Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym Śniadaniu Mistrzów w ramach Festiwalu Kopernikus. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Ryszard Markiewicz. Pan profesor Ryszard Markiewicz zajmuje się prawem autorskim, jest profesorem UJ oczywiście i będziemy dzisiaj o tym prawie troszkę rozmawiać. No bardzo się cieszę, że Państwo zaryzykowali i przyszli. Mam tremę, bośmy w ogóle nie ustalili jeszcze, o czym będziemy mówić tak naprawdę. Tym lepiej, myślę, że... Dobrze. Może na początku, w związku z tym, że tematem festiwalu w tym roku jest piękno, to spróbujemy przerzucić jakiś most pomiędzy prawem autorskim a tym tematem festiwalowym, co chyba nie będzie trudne. Ale gdyby pan profesor się zdobył na początku na jakąś taką impresję na temat tego, w jaki sposób zdaniem pana prawa autorskie łączy się z pięknem i może niekoniecznie tylko na tym takim trywialnym poziomie, że czasem zajmuje się sztuką, a sztuka czasem jest piękna, tylko może jeszcze jakieś innego rodzaju związki. Ale to tak tylko w formie zagajenia. Mnie się wydaje tak, że to, że się zajmuję prawem autorskim, to daje mi fantastyczną okazję kontaktu z ludźmi, prawda? I mogę mówić, w tym mogę widzieć piękno, że mam kontakt z twórcami, gdzie normalnie prawnik zajmuje się, ma kontakt no, z przedsiębiorcami, no nie w tym stopniu ze sztuką. A tak to, jeżeli miałbym mówić o pięknie, to pewnie nie byłoby one związane z typem pracy naukowej, ale nie z samym prawem autorskim jako takim, żeby w nim było piękno, prawda? Bo mógłbym mówić banalnie, no tak, no prawo autorskie jest piękne przez to, że sprzyja pięknu, sprzyja tworzeniu piękna, ale to chyba nieprawda. To znaczy bez tego prawa też by te rzeczy były tworzone. A idąc trochę dalej tym tropem kontaktu z twórcami, czy jest tak, że zajmowanie się prawem autorskim i w związku z tym kontakt z taką tematyką uwrażliwia jakoś na sztukę, pomaga wyrobić sobie jakieś poglądy na sztukę, jakiś gust estetyczny? Czy to się w ogóle jakoś zazębia? Czy analiza konkretnych przypadków jest w jakiś sposób zanurzona w własnych gustach artystycznych? Czy właśnie trzeba to bardzo ściśle oddzielać? Jak ta relacja się kształtuje w takiej pracy prawnika, który się prawem autorskim zajmuje? Nie wiem, to znaczy mnie się wydaje tak, no ja jestem z tej szkoły profesora Kopfa, który uważał, że jak się ktoś zajmuje dobrami niematerialnymi w ogóle, to nie powinien ograniczać się do prawa, ale powinien mieć solidne podstawy w teorii sztuki, w estetyce, w tej całej filozoficznych podstawach. No i tu muszę powiedzieć w przypadku zajmowania się zwłaszcza dziełem literackim, ale i dziełem muzycznym, to i powstaje konieczność zajęcia się całą teorią literatury, teorią sztuki i tak dalej. W tym sensie ten kontakt jest. Natomiast czy to powoduje jakieś wyrobienie literackie, muzyczne, filmowe? Chyba nie. To znaczy te moje zainteresowania i preferencje wydaje mi się, że idą niezależnie od zainteresowań prawem autorskim. Czyli moglibyśmy sobie teoretycznie wyobrazić takiego prawnika, który zajmuje się prawem autorskim, jest wybitny w tym, co robi, uchodzi za takiego prawnika, który jest jednym z najlepszych i zna te wszystkie teorie, ale jednocześnie na przykład jest zupełnie niewrażliwy i niezainteresowany sztuką prywatnie. Czy takie połączenie mogłoby się w ogóle sprawdzić? Tak, moim zdaniem zdecydowanie tak. W pewnym sensie ja to miałem. Dlatego, że przez pewien czas zajmowałem się z Januszem Bartą, bo myśmy, to jest taka inna przygoda, myśmy wszystko razem pisali i robili i wykładali. I pisaliśmy sporo na temat programów komputerowych. Otóż ja nie tylko nie miałem pojęcia, co to są naprawdę programy komputerowe, bo dalej tak dokładnie tego nie wiem, ale w gruncie rzeczy nie wiedziałem, jak działa komputer. I tego komputera nie miałem i nie używałem. I był w tym pewien element do takiego swoistego paradoksu, aż skończyło to się tym, że dwójka naszych przyjaciół, takich fizyków z AGH, profesorów, przyniosło mi do domu komputer,
i powiedzieli, albo go zatrzymasz, albo wyrzucisz, ale my dłużej na to nie możemy patrzeć. No i już zostałem z tym komputerem. Rozumiem. A jak wygląda sprawa, pojawia się jeszcze taki dodatkowy element, że prawnik zajmujący się prawem autorskim, no w ostatecznym rozrachunku to będzie sędzia, dokonuje czegoś takiego, co jest oceną indywidualnego wkładu twórczego. Czy to nie jest tak, że z jednej strony, że muszą pojawiać się jakieś ogromne tarcia pomiędzy jakby artystami, którzy mają poczucie, że oni doskonale wiedzą, czym był wkład twórczy, albo odwrotnie, uważają, że jest jakiś powiew ducha, o którym nie wolno mówić. I tutaj z drugiej strony przychodzi prawnik, który... Może to być ten nasz hipotetyczny prawnik, który prywatnie jest zupełnie niezainteresowany i on siada przy biurku z takim artystą i mówi, słuchaj, musimy ocenić twój wkład twórczy w twoje dzieło. Czy to jest to utwór, czy nie jest utwór. Tak. To jest rzeczywiście bardzo trudne. Znaczy, to jest takie pytanie, o którym mógłbym pewnie mówić z godzinę, dwie i tak dalej. Ale zacznijmy od takiej rzeczy podstawowej. To znaczy takiej, że w zasadzie uważa się, że to często, co jest najbardziej wartościowe w twórczości, zwłaszcza naukowej, nie podlega ochronie prawno autorskiej. I teraz wytłumaczenie, zwłaszcza twórcy z dziedziny nauki, że jego odkrycie, ustalenie naukowe, wskazanie zależności jako takie nie jest twórcze w rozumieniu prawa autorskiego i nie podlega ochronie prawno autorskiej, wywołuje u niego sprzeciw, bo on mówi, przecież to jest jedyne, co jest wartościowe w moim dziele, bo opisać to, prawda, tymi słowami, to każdy, że tak powiem, potrafi. W naukach ścisłych jest to właściwie robota trzeciorzędna czy czwartorzędna. Ale to jest jedna strona. A druga strona to jest, co pan naprawdę pytał. To znaczy, jak to rzeczywiście jest, przychodzi do sędziego czy do prawnika człowiek i teraz ma się orzekać, czy to jest twórcze w rozumieniu prawa, czy to jest utwór, czy nie jest utwór. I to jest właściwie banał i proste, dlatego że są tak niskie poziom, jest poziom ochrony twórczości, że mówiąc banalnie, byle co jest utworem z punktu widzenia prawa autorskiego. Ale problem jest gdzie indziej, bo prawo autorskie chroni tylko utwór w tym zakresie, w jakim jest twórczy. I teraz, żeby ustalić, co w tym utworze, które elementy podlegają ochronie przed przejęciem przez osobę trzecią, jest bardzo trudne, kontrowersyjne, a najgorsze jest to, że jest niemierzalne. W żaden sposób jest niemierzalne. Nie wiadomo, w gruncie rzeczy przemawia za tym gusty, oceny estetyczne tego stosującego prawo w ogromnej części, a także ta poprzeczka, gdzie on sobie ustawia, co jest chronione, co też, a co nie. I muszę powiedzieć, uczciwie mówiąc, zajmuję się tym bardzo długo, ale bardzo często mam taką sytuację, że ktoś mi się pyta, czy to podlega ochronie, czy to jest utwór. Jestem absolutnie zewnętrzny od tego. Nie znam człowieka, nie jestem zaangażowany w proces. I naprawdę nie wiem. I złości mnie to, że właściwie z równą łatwością byłbym w stanie wykazać, mu pisać, dlaczego jest to chronione i dlaczego to nie jest chronione. I to jest dla prawnika irytujące. Rozumiem. To jeszcze pociągnę dalej ten temat, bo nawet sobie specjalnie zapisałem tą kwestię pomysłu. Bo ona faktycznie każdemu, kto się po raz pierwszy ma kontakt z prawem autorskim, ona się wydaje wręcz tym szokującym aspektem prawa autorskiego dla części ludzi, że ale jak to? To pomysł jest bardzo często jakimś takim najbardziej twórczym elementem, a potem to, w jaką formę ten pomysł bierze dla części artystów albo naukowców, to ma trzeciorzędne znaczenie. Mam na przykład taki specyficzny przykład. W tym momencie tak się akurat składa, że się zajmuję projektowaniem gier planszowych. Mhm. Te gry planszowe, to projektowanie ma dwa aspekty. Pierwszy to jest taki, że ten końcowy i mało ważny, że tę grę trzeba narysować i ten aspekt jest oczywiście chroniony prawem autorskim, czyli te rysunki, elementy i tak dalej.
a krok wcześniej jest pomysł na tą grę, czyli jak te mechanizmy mają wspierać pewne cele, które gra ma realizować, jak mają się ze sobą zaznajmiać i to nie jest chronione. I na przykład mamy takie właśnie poczucie ogromnej frustracji, że każdy tak naprawdę może nam ten pomysł zabrać, a grafik, który na końcu tylko narysował obrazki, jest w świetle prawa otarczowany i nikt nie może mu tego dzieła zabrać. I czy tak musi być? Bo tak, to pytanie, które pewnie zadają ci ludzie, czy tak musi być, czy nie ma innych... Nie musi być, ale tak jest. Znaczy, ja bym powiedział tak, no rzeczywiście z tymi grami planszowymi to jest tak, jak na przykład, bo ja wiem, w Monopoly, bo wokół tego były procesy, ale wokół wszystkich innych planszowych, właściwie ochrona jest zapewniona dla znaku towarowego, czyli Monopoly, dla tych pionków, którymi gramy, dla planszy, a nie dla tego, co jest najciekawsze w tym wszystkim, czyli mechanizmu rozgrywki. I to jest w ogóle generalny problem, bo przecież pomysły nie tylko gier, ale także widowisk, telewizji i najróżniejszych pomysłów. Teraz tu istnieje trudność też taka, że pytanie, gdzie jest granica pomiędzy tym niechronionym pomysłem, a tym już chronionym sposobem wyrażenia, tym takim doprecyzowaniem, które powoduje, to już jest chronione. I to jest też nieprecyzyjne bardzo stwierdzenie. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, znaczy próbuję bronić takiej koncepcji, że powiedzieć tak, że co innego, że stwierdzimy, że to nie jest chronione, bo ten pomysł nie powinien być chroniony, bo niebezpieczeństwa z ochrony pomysłu dla rozwoju kultury, nauki, wszystkiego są zbyt duże. Ale co innego powiedzieć, że nie jest chronione, a co innego powiedzieć, ale jest utworem, czy jest elementem indywidualnym utworu. Co dzięki temu uzyskalibyśmy, gdyby ktoś zaakceptował no, takie nietypowe podejście, które można bronić na gruncie polskiego prawa, w ogóle prawa autorskiego. Można powiedzieć tak, po pierwsze, zyskujemy pewną zgodność z odczuciem społecznym, co jest utworem i prawnie tym, co jest utworem. Po drugie, uzyskujemy coś takiego, że jeżeli ktoś jest współautorem dzieła tylko w zakresie pomysłu, to go uznamy za współautora w rozumieniu prawa autorskiego. Wreszcie byłaby też ochrona innych dóbr osobistych. Mnie się wydaje, miałoby to sens, ale na razie nikt tego pomysłu poważnie nie przedstawił. Ja coś tam piszę z tego, ale jak napiszę, to też nie sądzę, że ktoś się z nim bardzo przejmie. Bo chyba jest trochę teraz tak, szczególnie w literaturze, że kogoś, kto był odpowiedzialny tylko za pomysł, jakby chroni się różnymi innymi trikami, czyli na przykład współautorzy książki. Bardzo łatwo się domyślić, że jakby cały element prozatorski bardzo często należy do jednego z tych dwóch pisarzy, natomiast ktoś po prostu przyszedł czasem z pomysłem na fabułę i z jakichś powodów, czy to koleżeńskich, czy to po prostu umowy między nimi, do okładki zostaje wpisanych dwóch autorów. I teraz każdy, kto ktoś gdzieś czytał kiedyś o procesie pisania twórczym prozy, wie, że zwykle to się nie odbywa dwójkowo, czyli że nie siedzi dwóch ludzi i pisze zdanie, natomiast gdzieś tam ten pomysłodawca zostaje przemycony, żeby załapać się też na tą ochronę swojego pomysłu. Czy są na świecie gdzieś takie rozwiązania, o których pan profesor mówi, to mnie bardzo ciekawiło. To ja zaproponowałem, ale wiem, że na ogół ono nie jest akceptowane. Znaczy, mnie się wydaje, że to jest pewien pomysł, ten, o którym przed chwilą opowiedziałem. Teraz tak, no zapewne niekiedy się dzieje, tak jak pan mówi, że w drodze nieformalnej umowy ten autor pomysłu staje się współautorem. Taka umowa jest pewnie wątpliwa z punktu widzenia prawa autorskiego, żeby go dawać jako współtwórcę, a nie je, bo można oczywiście przenieść część praw autorskich, ale my tu mówimy tego statusu współtwórcy, ona pewnie by budziła wątpliwości, a poza tym to jest tak, no, że to bardzo często też trudno powiedzieć, gdzie, znaczy co on dał, co jest tym pomysłem, prawda? Bo jeżeli to jest na przykład bardzo rozbudowana fabuła, uszczegółowiona, to to już nie będzie pomysł, tylko to już będzie element utworu, który ten będzie, ta druga osoba będzie dopracowywać. Tak mi się wydaje. Ja mam duże doświadczenia współautorskie, bo 80% mojego, pewnie moich prac naukowych pisałem wszystko z Januszem Bartą. Przy czym to tak właśnie było, że myśmy właściwie pisali odrębne rozdziały,
dzieliliśmy to na początku, ale potem wzajemnie tyle razy przekazywali, że uczciwie często nie mogę powiedzieć, co jest jego, a co moje, bo nie bardzo już pamiętam. A potem było tak poprzekształcane, pozmieniane, że to naprawdę jest wspólne dzieło. Ale pewnie to różnie bywa w różnych przypadkach. To może przejdźmy do takiego wątku, który chyba jest w dyskusjach nad prawem autorskim, takich dyskusjach medialnych, codziennych, takich, które przebijają się gdzieś do głównego nurtu informacji, najpopularniejszy. To jest ta taka wielka dyskusja na temat tego, czy prawo autorskie nadąża za zmianami kultury. Tu oczywiście takim głównym, zwykle te dyskusje toczą się wokół internetu oczywiście i tego, co się w internecie dzieje. I kiedyś takim emblematycznym przypadkiem było oczywiście piractwo i ściąganie muzyki. Mam wrażenie, że te dyskusje w ogóle w jakiś dziwny sposób nierozstrzygnięte przycichły, tak jakby świat pogodził się z nową sytuacją. Ale z drugiej strony w przypadku też innych dziedzin sztuki pojawiło się przecież cały taki ogromny nurt. Ktoś powie kultury, ktoś powie, że to jest tylko popkultura, ktoś powie, że to jest tylko obrzydliwe pasożytnictwo, to jest kwestia oceny. Ale mnóstwo najróżniejszych przerabianych ciągle obrazków, które powracają jako memy, cytatów, które zapożycza się i zmienia. No ostatnio można znaleźć mnóstwo takich na przykład scen z filmów czy z seriali, które w jakiś sposób są przekształcone. Ten słynny filmik, który na pewno większość z Państwa kojarzy, gdzie w filmie Upadek Hitler dowiaduje się, że wojna jest przegrana. I potem w internecie pojawiało się mnóstwo scen, gdzie korzystając z tego, że większość ludzi nie zna niemieckiego, dorabiano napisy, gdzie Hitler dowiadywał się o różnych innych rzeczach i ta jego wściekłość była oczywiście w tych momentach napisach, co tworzyło gigantyczny efekt komiczny. I dla wielu ludzi, szczególnie młodych, którzy są w tej kulturze bardzo zanurzeni, to jest stan normalny. I teraz mam takie pytanie bardzo ogólne. Jak prawo autorskie się odnajduje w tej rzeczywistości dzisiaj? Jak ta relacja wygląda? Czy to jest taki stereotypowy, zagubiony człowiek, który nie nadąża, czy to wcale tak nie wygląda? Nie. Znaczy, po pierwsze, to jest fantastyczne z tego względu, że ta zmiana form kultury, ale i postęp techniczny powoduje to, że to prawo autorskie jest ciągle zmienia się. Stąd jest takie, mówi się niekiedy, że to prawo autorskie jest dzieckiem postępu technicznego, że w miarę tych nowych form, nowych działań, ono się do tego dostosowuje. No i teraz rzeczywiście mamy z jednej strony te, nazwijmy to, wyzwania internetowe, szeroko rozumiane, które jakoś są, wydaje się, prawniczo rozstrzygnięte, aczkolwiek inaczej niż rzeczywistość społeczna to tworzy. I to jest jeden problem, znaczy to jest ten cały taki duży problem, taki prymitywnie mówiąc, to jest w jakim stopniu i czy możemy ściągać pirackie materiały z sieci dla osobistego użytku, dla własnego użytku. No i to właściwie jest rozstrzygnięte i w Stanach, i na gruncie orzecznictwa Unii Europejskiej, że to jest niedozwolone nawet do użytku osobistego. No i jest tutaj wyraźny rozdźwięk między praktyką a tą regulacją prawną, a co więcej, nie bardzo wiadomo, na ile ta regulacja, nazwijmy to unijna, może być bezpośrednio w Polsce stosowana. I o tym oczywiście możemy rozmawiać szczegółowo, to jest jedna kwestia. Ale druga kwestia społecznie, być może jeszcze bardziej doniosła, to jest coś, co jest, można nazwać ogólnie kulturą remiksu, prawda? Czyli dowolnego wykorzystywania cudzych utworów w swojej twórczości. Przy czym to jest o tyle trudny temat do analizy, że to jest gama bardzo różnych eksploatacji, prawda? Od sztuki przywłaszczeniowej, takiej pełnej, że biorę w całości cudze dzieło, przedstawiam w innym tylko środowisku, w innym miejscu, mówię, to jest moje dzieło, prawda? I to w historii znajdziemy to Fontannie Duchampa, ale we współczesnych dziełach takie refotografie, to są takie bardzo klasyczne. Ale kultura remiksu to oczywiście jest i adaptowanie dla potrzeb komiksu i najróżniejsze postacie eksploatacji. I teraz ja bym powiedział tak, że w zasadzie istnieją w prawie autorskim różnych krajów różne mechanizmy, które ułatwiają takie działanie, czyli legalizują takie działanie, niestety w pewnym stopniu i co najbardziej niestety w niepewnym stopniu. To znaczy bardzo często nie możemy powiedzieć,
dozwolony czy niedozwolony. Najwygodniej to jest w Stanach Zjednoczonych. Znaczy w tych systemach, które są oparte na systemie fair use, gdzie jest swoiste wyważanie interesów i daje sędziemu możliwość wypracowania linii orzecznictwa. Ale w Polsce, żeby już nie szukać tak bardzo daleko, mamy tu też pewne podstawy. Ja bym widział no, takie dwie podstawowe. To jedna to jest cytat, który akurat w Polsce jest ukształtowany nietypowo, bo on zezwala na wykorzystanie cudzego dzieła nie tylko dla celów krytyki, polemiki i tak dalej, ale czegoś takiego, co jest napisane w ramach praw gatunku twórczości. Nikt nie wie, o co chodzi, ale jest to taki plaster, który umożliwia szeroką eksploatację. I jest druga podstawa, no, która mówi, że mogę cudze dzieło wykorzystać dla parodii, pastiszu i karykatury. No więc te dwie podstawy oczywiście nie zezwalają na wszystko, ale wbrew pozorom na bardzo dużo. Teraz gdyby mnie ktoś zapytał, w jakim zakresie to można robić, to ja bym powiedział, nie wiem, to zawsze jest ryzyko procesu, ale co należy zawsze robić i co ogromnie zwiększa bezpieczeństwo, wskaż wyraźnie, z kogo korzystałeś, w znaczeniu osobę i źródło i w jakim zakresie zmieniłeś to, co on chciał zrobić, prawda? Chyba, że sprawa jest oczywista z charakteru wypowiedzi. Ale oczywiście, jak mnie pan pyta, czy można cudotwórczość wykorzystywać bez odrębnego zezwolenia, na przykład w takich memach, czy tego typu twórczości? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem to jest do obrony w ramach tego przepisu o parodii, między innymi także dzięki Unii Europejskiej, która sformułowała definicję, co to jest parodia. I to jest tak niesłychanie szeroka definicja, sprzeczna z tym, czym naprawdę parodia jest w rozumieniu teorii, bo właściwie to ma być utwór o lekko wydźwięku żartobliwym, którym wykorzystuje cudze dzieło. No to naprawdę nie odpowiada temu, co dla nas jest parodia, jeżeli się sensownie zastanowimy nad tym terminem. Czyli jest to trochę tak, że znowu teraz niech to będzie hipotetyczny sędzia, który ma jakąś dużą kulturową świadomość współczesności, powiedzmy sobie takiego sędziego, który też te memy ogląda i siedzi na YouTubie, mówiąc kolokwialnie, kiedy on ma taką sprawę rozstrzygnąć, to czy to nie jest po prostu tak, że on gdzieś tam w jakimś przedrozumowaniu takim bardziej kulturowym jakoś sobie ocenia trochę jak ten sędzia anglosaski, jak jest fair use, a potem stosując te dwa przepisy dające mu pewną możliwość opisania tej sprawy, korzysta z nich post factum, żeby uzasadnić swoją uprzednią decyzję i zezwolić lub nie zezwolić. Tak jest. Jeszcze dodatkowo ma jeden instrument, o którym mówiliśmy na początku, to znaczy badania, co ma cechy indywidualnej twórczości w utworze i tu ma też ogromną swobodę powiedzenia, to jest czy nie jest utworem, to ma cechę twórczości, to nie ma cechy twórczości. I to jest niekontrolowalne. To jest taka jedna z bardzo pięknych historii, którą znam, jest jedno z świetnych orzeczeń Sądu Najwyższego, które rozważa, czy może być ochroną objęty znicz, taki, który się na cmentarzach kładzie. I to jest fantastycznie napisane orzeczenie, niesłychanie subtelne, nawiązujące do greckiej sztuki, do kompilacji. I oczywiście jak człowiek to czyta, to jest zadziwiony subtelnością i głębią rozważań sądowych. Do momentu, jak mu się temu czytelnikowi uda zdobyć, czego to orzeczenie dotyczyło. Bo orzeczenie dotyczyło tak banalnego i trywialnego znicza, że wydawałoby się, że oczywiście ta powinna być udzielony odmowa, powinna być wyrok oddalający powództwo. To oczywiście wskazuje, że właśnie na to, że dobrze by było, żeby były obrazki w niektórych orzeczeniach sądowych. Żeby można było kontrolować myślenie sądów z tego względu. To jest może dobry moment, żeby wspomnieć, że pan profesor wydał niedawno książkę, ja tutaj ją mam, nazywa się Zabawy z prawem autorskim i
warto się z tą książką zapoznać, dlatego że ona ma obrazki. To brzmi to trochę jak prawdziwe. Żart. Ale to na serio tak, tak, tak. Obrazki są tym najlepsze na pewno. Dlatego, że wszystkie te przykłady, które zwykle w innych omówieniach prawa autorskiego trzeba sobie wyobrażać albo szukać ich, gdzieś odnajdywać i zestawiać. Tutaj one są jakby syntetycznie zestawione i można też wyrobić sobie własne zdanie. No, czytanie tej książki jest taką przygodą poprzez samodzielne rozwiązywanie tych case'ów, gdzie czasem stwierdza się, że można się skonfrontować z jakimiś własnymi przekonaniami na temat tego, co my tak naprawdę sądzimy o tym, co jest plagiatem, co jest dozwolonym użytkiem, więc serdecznie polecam w imieniu też całego festiwalu tą książkę. Natomiast jeszcze wracając do tego aspektu, takiego aspektu kulturowego prawa autorskiego, czy miał pan, profesor, do czynienia w swojej praktyce z jakimś takim emblematycznym przykładem takiego starcia, tak jak to ładnie pan profesor nazwał, kultury remiksu z prawem autorskim, jakiejś takiej sytuacji, w którym, którą ktoś, kto chciałby nakręcić film, wybrałby jako taki emblematyczny case, prawda? Czy coś takiego przychodzi panu profesorowi do głowy, co by mogło unaocznić te wszystkie dylematy? Nie wiem. Jeden bardzo wybitny polski reżyser chciał nakręcić film o takim, no, wybitnej postaci kultury, nie kultury, w końcu polityki polskiej. I problem był taki, że chciał wykorzystać pomysł następujący. Ten przywódca jedzie na swoje przemówienie, żeby wygłosić przemówienie w Kongresie USA. I chciał wówczas wykorzystać pomysł, żeby, on leci samolotem oczywiście, żeby na tym siedzeniu, jaki mamy, jak jedziemy ten, szły fragmenty w samo południe tego Gary Coopera, który idzie przeciwko całemu światu. Jak państwo wiecie, ten element był potem wykorzystywany, był wcześniej wykorzystywany w plakacie słynnym wyborczym Solidarności i tak dalej. I był to bardzo ładny pomysł taki z punktu widzenia kompozycji filmu. No i zastanawialiśmy się, czy w ramach tej kultury takiego wykorzystywania, czy można to zrobić. I wydawało mi się, że w świetle tych założeń, jakie istnieją w prawie autorskim w większości krajów, to byłby proces do wygrania. To znaczy, to wykorzystanie byłoby uzasadnione. Reżyser od tego odstąpił, w gruncie rzeczy przede wszystkim dlatego, że bał się, że to obciąży producenta nadmiernymi kosztami sądowymi, a nie było dostatecznie dużo czasu dla uzyskania zgody od producenta filmowego na taką eksploatację, bo jestem przekonany, żeby ją dostał. Oczywiście. Faktycznie fajny przykład. I skoro już się tak trochę przenieśliśmy w czasie do starszych dzieł, to mam też takie pytanie, znowu trochę bardziej może ogólne, filozoficzne, ale które też mnie uderzyło, kiedy się do tego spotkania z panem profesorem przygotowywałem, że prawo autorskie to jest jedno z nielicznych gałęzi prawa, które się ciągle zajmuje ochroną pewnych interesów osób nieżyjących, i to nieżyjących od bardzo dawna. I jest coś takiego przejmującego kulturowo w tym fakcie, że ciągle jakby stroną procesu może zostać Szekspir, Dante, że z powodów takich interesów, które bardzo trudno zdefiniować na typowym gruncie prawnym, bo nie mówimy przecież o interesach spadkobierców, w tym przypadku mówimy o czymś zupełnie innym, chronimy integralność dzieł tych ludzi przed przywłaszczaniem, chociaż tak naprawdę, czy jest pan profesor w stanie odtworzyć wartość, jaka za tym stoi, i ująć ją w prawniczym języku? Mam wrażenie, że wszyscy to wyczuwamy, że powinniśmy napiętnować i oskarżyć twórcę, który przepisze fragment Boskiej Komedii, ale jakoś prymitywnie ją sparafrazuje i przedstawi jako swoje dzieło, ale właściwie dlaczego? To dobre pytanie. To znaczy, pytanie jest dobre, dlatego dla prawnika trzeba się zacząć od tego, że to jest konstrukcja troszkę absurdalna, prawda? Bo my chronimy właściwie dobro osobiste tylko osoby żyjącej. Taka jest generalna konstrukcja w kodeksie cywilnym i po śmierci nie chronimy tych dóbr osobistych osoby zmarłej, tylko chronimy dobra osobiste osób bliskich ze względu na kult pamięci osoby zmarłej. I to jest czyste, konstrukcyjne rozwiązanie. Tymczasem w prawie autorskim
mamy tego typu rozwiązanie, że twórca zmarł, minęła dowolnie długi okres czasu, aczkolwiek to jest kontrowersyjne, ale tu nie będę Państwa tym dręczył, ale wszystko jedno. I mówimy, istnieje dalej ochrona integralności dzieła, ochrona prawa do autorstwa, non omnis moriar. Ja pamiętam, jak miałem swoją habilitację, był profesor Szpuna, który mówił, przecież to jest bez sensu, to nie ma czegoś takiego jak dobro osobiste osoby nieżyjącej. Profesor Zoll, młodszy, ale to znaczy dziadek aktualnie starszego profesora Zoll, ale też Fryderyk Zoll, nawet dawał taką konstrukcję, żeby można przyjąć, że tym podmiotem uprawnionym nie jest autor, bo nie można przyjąć, że jest autor, tylko że jest utwór, że jest książka, która staje się podmiotem ochrony prawa do integralności. Ale ostatecznie trzeba przyjąć, że to jest, że ustawodawca wprowadza fikcję prawną, że twórca żyje. Teraz, czy ma to sens? Być może nie bardzo, bo przecież naprawdę tu chodzi o to, że my chronimy właściwie w ten sposób interes bardziej publiczny w niezafałszowaniu twórczości osób zmarłych. Za tym rzeczywiście stoi ta ochrona. No i teraz powstaje pytanie, jak daleko ona może być ustalona, prawda? Wprowadzona, na ile możemy zmieniać i modyfikować twórczość. Ja jestem zwolennikiem tu w zasadzie pełnej swobody, na przykład w adaptacjach filmowych i tak dalej, z jednym zastrzeżeniem, mianowicie takim, że zawsze, jeżeli będę wprowadzał zmiany polemiczne do dzieła, kiedy robię utwór na kontrze do utworu, bo ja wiem, jak Ziemia obiecana Wajdy, prawda, to że jednak uprzedzę czytelnika czy odbiorcę, że nie zapoznaje się z oryginalnym kształtem dzieła, a jeżeli walczę z tym dziełem, polemizuję, to muszę jakoś zasygnalizować, że jest to na kontrze do tam podstawowych wartości emotywnych. Ale 3 dni temu była obrona takiej pracy u mnie magisterskiej, gdzie się właśnie pani, taka dziewczyna, zastanawiała nad tą obroną i mówi, nie, moim zdaniem, jeżeli adoptujemy cudzą twórczość zmarłego twórcy, mamy obowiązek do zachowania wierności, przynajmniej co do jego podstawowych linii, podstawowych ocen etycznych i ideologicznych. Tego nam nie wolno zmieniać, bo to narusza prawo autorskie. No i to jest może piękno w tym prawie autorskim, że jest taka możliwość różnych ocen i tego rodzaju dyskusji. Dziękuję bardzo. Jeszcze zanim przejdziemy do pytań od Państwa, więc proszę już sobie je przygotowywać i szykować. Chciałem jeszcze zadać takie jedno pytanie, znowu tym razem bardziej praktyczne. Jak jest wśród artystów ze świadomością prawa autorskiego? Jak wygląda świadomość środowiskowa? Pan profesor się pewnie styka z artystami przychodzącymi, którzy często może nie mają pojęcia, jakie prawa im przysługują, jakich dzieła są chronione. Czy panuje taka stereotypowa niefrasobliwość w tej kwestii? Czy coś się w tej świadomości zmienia? Czy to zależy od typu dzieł? Znaczy, mnie się wydaje tak. Po pierwsze, się bardzo zmienia. To znaczy, ona się zmienia w sposób taki z efektem paraliżującym. To znaczy, dawniej było tak, że artyści nie mieli wyobrażenia o tym, jakie jest prawo zupełnie, ale za to mieli poczucie przyzwoitości i to poczucie przyzwoitości generalnie rzecz biorąc pozwalało im na działanie zgodne z prawem, prawda? Co wypada robić, co nie wypada robić, prawda? Obecnie to poczucie jest świadomość prawna, która wcale nie wiąże się, to wcale nie odpowiada dokładnie temu, co prawo mówi, powoduje to, że w bardzo wielu przypadkach oni nie robią czegoś, co by robili normalnie, z obawy, że z tym się będzie wiązać odpowiedzialność prawna i są wobec tego bardzo bezradni, zniesmaczeni, prawda? A często boją się bardziej, aniżeli rzeczywiście prawo to usprawiedliwia. Więc jak, bo to
przychodzą do mnie od czasu do czasu. To jest ten mój przywilej, że po prostu mogą, ci zwłaszcza krakowscy twórcy, po prostu przychodzą do mnie porozmawiać, co mogą, co nie mogą. I wielokrotnie się jednak zdarza tak, że im pokazuje, że to jest bezpieczne, że ich obawy są przesadzone, że może... I to oczywiście są przypadki najróżniejsze, począwszy od tego, co śpiewamy, poprzez robienie plakatów nawiązujących do okładek i tak dalej, i tak dalej. To już teraz będzie ostatnie pytanie z mojej strony, ale jesteśmy w Krakowie, więc wydaje mi się, że to jest temat interesujący. Jak w każdym mieście, które ma tkankę zabytkową, urbanistyczną, architektoniczną, czy jest tak, że ta urbanistyka i architektura są jakimś takim specyficznym, dziwacznym i trudnym obszarem prawa autorskiego? Bo z jednej strony mamy jakby poczucie twórców, że tworzą dzieło sztuki dokładnie takie same, jak wszyscy inni są twórcami w dokładnie takim samym zakresie, a z drugiej strony są uwikłani w użytkowość i taką praktyczność i zależność od innych obiektów w o wiele większym stopniu niż jakikolwiek inny artysta. Czy ta specyfika, szczególnie w Krakowie, ale też ogólnie, czy ona jest jakaś dojmująca dla prawników zajmujących się prawem autorskim? No, najkrócej odpowiadając, tak. A teraz bym powiedział, no to jest rzeczywiście wielka dziedzina różnych sporów. Znaczy, najciekawsze spory, kilka jest sporów. Jeden spór to jest taki, na ile działalność rewaloryzacyjna, czyli tych, którzy odnawiają zabytki, jest twórcza w rozumieniu prawa autorskiego, czyli na tyle to, co oni tworzą, jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i można powiedzieć najprościej tak, niestety, że tam, gdzie odtwarzają wiernie to, co było, to nie ma miejsca na cechę indywidualnej twórczości, bo powtarzają. Natomiast w architekturze ten problem, jaki istnieje, jeżeli chodzi o zabytki i jeżeli chodzi o sztukę współczesną, to jest to, na ile wolno to zmieniać. Prawda? Bo z jednej strony jest pytanie, no jak to jest, że coś, co stworzymy w mieście, ma być chronione przez prawo autorskie na zawsze, czyli nigdy nie będziemy tego mogli zmieniać. I to jest pewnego typu paradoks. I z tego punktu widzenia dla Krakowa uważam, że jest najpiękniejszy spór, w którym uczestniczyło szereg wybitnych prawników po obu stronach, a także sędzia był jednym z najwybitniejszych polskich cywilistów. I rzecz dotyczyła znanego nam wszystkim placu Marii Magdaleny i słynnego pomnika, który tam został postawiony. I ono to dobrze pokazuje całość problematyki prawno-autorskiej. Mianowicie, na czym polega problem? Część osób, zacznijmy od historii. Otóż został ogłoszony konkurs na zagospodarowanie placu Marii Magdaleny. Wygrał ten konkurs dwóch młodych architektów, który, jak Państwo być może pamiętacie, polega na tym, że tam jest taka płaska płyta, ona jest lekko w pewnym miejscu przecięta. Następnie jest taki budzący wątpliwość maleńka fontanna z boku, która się w części nie podoba. Zarysowane są jeszcze kształty cmentarza i kościoła, które tam wcześniej były. Pomysł tych architektów był taki, żeby tam też mogły się odbywać spotkania teatralne i tak dalej. I teraz w kilka lat później został tam postawiony pomnik skargi, który widzimy. I teraz ci twórcy zaprotestowali przeciwko temu, i mówiąc, że to absolutnie niszczy ideę estetyczną i funkcjonalną placu. Zresztą nie domagali się wcale zdjęcia tego pomnika, tylko symbolicznego zdjęcia tabliczki, że oni są autorami projektu architektonicznego. Ostatecznie sędzia, który to rozstrzygał, uznał, że nie doszło do naruszenia prawa autorskiego. On powiedział tak, że wprawdzie mamy tu do czynienia z dziełem w rozumieniu prawa autorskiego, to jest utwór, bo pytanie, no bo to była stosunkowo nieduża swoboda twórcza dla tych autorów, bo ten plac istniał przecież już od wielu lat.
ale mówił tak, że ta zmiana zakłóca jedynie funkcjonalność tego rynku, a prawo do integralności nie chroni przed, przed utratą funkcjonalności. I teraz, jak mówiłem o tym przykładzie z Januszem Bartą, to mieliśmy tutaj radykalnie odmienne oceny. Janusz mówił, to nie jest utwór, a nawet jaki jest utwór, to tak jak profesor Gawlik, bo to profesor Gawlik ostrzegał, tutaj nie doszło do naruszenia prawa do integralności. Ja mówiłem, to jest oczywiście utwór, a ten pomnik zeszpecił ten kształt tego placu w tym stopniu, nie przez to, że została utracona funkcjonalność, ale cały układ tych płyt, ich oznaczenie i ta fontanna straciły swoją funkcję estetyczną. I ostatnia uwaga, jakby się tak naprawdę zastanowić, skąd się biorą takie nasze różne oceny, to mnie się wydaje, że one są związane z naszymi ocenami nieprawnymi, tylko ogromnie estetycznymi, tylko naprawdę estetycznymi. To znaczy, co nam się podoba, jakie mamy preferencje najróżniejszego rodzaju osobowościowe. I po prostu z Januszem mamy tutaj różne wybory i właściwego rozstrzygnięcia ostatecznego prawnego nie ma, co jest dla prawnika frustrujące. Bardzo dziękuję za ten przykład i bardzo proszę o pytanie, jeżeli Państwo mają jakieś pytania do Pana Profesora, to ja będę podawał mikrofon, więc proszę się zgłaszać i będę prowadził. Proszę bardzo. Dzień dobry, Waryks. Chciałam nawiązać do tego, co Pan mówi o Szekspirze. Zawsze mnie to bulwersuje, że w tej chwili mamy tak niesłychane przekształcenia tego Szekspira w teatrze. Zrozumiałam, że jednakowoż byłoby tak, że można by było w jakiś sposób zaskarżyć to, że wprowadza się do tekstu Szekspira zupełnie swoje treści, zupełnie swoje zdania, dopisuje się teksty, a następnie nazywa się to Król Lir i wystawia się w Teatrze Starym, prawda? Ten Król Lir tak naprawdę służy do jakiegoś wykpienia papieża i kościoła, a więc nie służy celom, do których był, prawda, przeznaczony. No i nikt się tym nie zajmuje. Jak to jest, że się nikt tym nie zajmuje? Po pierwsze, ja bym powiedział tak, są osoby, które mogą się tym zajmować, znaczy podmioty organizacji zbiorowego zarządzania i stowarzyszenia twórcze. Teraz pytanie, jakby to rozstrzygnął sąd, prawda? Tego nie wiem. Ja w zasadzie znam tylko jedną, ale taką oczywistą sprawę, gdzie uznano, że to narusza dobra osobiste i to dotyczyło jakiejś takiej biblijnej, pornograficznego filmu, gdzie uznano, że jego rozpowszechnianie właśnie oparte o prawo autorskie. Teraz, jeżeli chodzi o zmiany, powiedzmy, do utworu, jakie możemy mieć w przedstawieniu teatralnym, to ja bym powiedział, że mamy ich trzy rodzaje. Zmiany takie, nazwijmy to, konieczne czy oczywiste, związane z typem wystawienia, czy z tym, że na przykład adaptujemy literaturę dla potrzeby teatralnej, prawda? To będziemy mówić zmiany konieczne. Potem mamy takie zmiany adaptacyjne, to znaczy one nie są przeciwko dziełu, tylko ze względu na sposób takiego twórczego wyrażenia. Ten utwór staje się takim swoistym tylko surowcem dla tego reżysera. Bo ja wiem, tak jak u Grotowskiego, prawda, jak on wystawił. Ale to, co budzi pewnie największe wątpliwości, to jest ten trzeci rodzaj zmian, te zmiany polemiczne, czyli zmiany przeciwko temu adoptowanemu utworowi, czyli temu, co mnie w szkole uczyli, co autor chciał przez to powiedzieć, a my chcemy powiedzieć coś zupełnie przeciw autorowi, przeciw jego wartości. I teraz ja bronię poglądu, że można zrobić wszystko, byle tylko nie wprowadzać odbiorcy w błąd. To znaczy, żeby wówczas w programie teatralnym napisać, że reżyser w tym stopniu zmienił to przedstawienie i tak dalej, że zaatakował.
wartości emotywne, bohater. Nie wiem, no jakoś coś by to mogło. Proszę można... zdać sobie sprawę z tego, że nie każdy ma obowiązek przeczytać program teatralny. On przychodzi na spektakl i dowiaduje to może się powinno... ja... oszustwa. To znaczy, być może powinno to być na afiszu. Ja się tutaj nie sprzeczam. Być może powinno się na początku przedstawienia na kurtynie napisać, ale wiem, że ja jestem tutaj, mam dość radykalny pogląd. Bo szereg osób uważa, nie, istnieją pewne nieprzekraczalne granice, nie bądź pasożytem, jak masz coś osobistego do powiedzenia, to nie korzystaj z Reymonta czy Szekspira, tylko napisz sam, sam to powiedz. I wiele osób tak uważa. Jak mówię, procesu takiego nie było. Nie wiem, jakie byłoby rozstrzygnięcie. Ja tylko mogę powiedzieć tak. Po pierwsze, dzięki temu ten Szekspir jest żywy. To znaczy o wiele bardziej jest wystawiony i widziany. A poza tym, powiedzmy sobie szczerze, my i tak go bez przerwy ogromnie zmieniamy. Spójrzcie Państwo, jak nieszczęśliwi są Anglicy i Amerykanie, którzy muszą go wystawiać tak, jak on był. A my poprzez tłumaczenia mamy i tak ogromne możliwości bez przerwy jego modyfikowania. I może dlatego... Tak, jest on, jest bardziej, że tak powiem, przez to przybliżany i przyswajany w stosunku do języka oryginału. Ale tutaj oczywiście już bardziej żartuję, niż mówiąc na serio. Nie wiem, co by zrobił sąd. Jest, sprawa jest kontrowersyjna. Ja bym się opowiadał za pełną swobodą twórcy, bo uważam, ale to wynika z mojego patologicznego podejścia do wolności słowa. To znaczy uważam, że wolność słowa czyni straszne spustoszenie, jest bardzo często niedobra, ale jest o wiele bardziej bezpieczna niż ograniczenia tej wolności wypowiedzi. To jest tam. To mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie była taka sytuacja, że pewien poeta wymyślił właśnie, oprócz tego, że pisał, to wymyślił poezja na murach. No i cóż się okazało? Ktoś inny postanowił pomysł wykorzystać w Warszawie i tam nie wiadomo gdzie, on powiedział nie. A czy w ogóle pisania poezji na murach w tym sensie? Sama koncepcja pisania poezji na murach, prawda? On powiedział nie i zaakceptowano to. Znaczy ja bym powiedział tak, to jest tak jak problem z tym ochroną pomysłu i jak z 13 z Głoskowcem. To znaczy, można wymyślić, czy impresjonizm, rzeczy fantastyczne, ale prawo autorskie nie może tego zabronić. Czyli ja mogę komuś zabronić pisania poezji na murach, ale moje zabronienie ma tylko wyłącznie taki charakter etyczny, czy prośby. Natomiast prawnie, gdyby do sądu to trafiło, sąd by powiedział, oczywiście nie można zakazać wykorzystywania tego pomysłu. To jeszcze mam trzecie szybkie pytanie. Relacja za X prawo, to znaczy jeżeli my oddajemy utwór do za X-u, on jak gdyby sam występuje w sądzie, w naszym imieniu, tak? Tak. Tak. I czy te relacje, czy te zasady się w ogóle zmieniają? Bo ja rozumiem, że to prawo się zmienia, a artyści o tym nie bardzo wiedzą. Więc w jaki sposób tak szybko... Nie wiem, rozumiem, że tę książkę trzeba przeczytać, tak? Żeby się wreszcie zorientować. Ja mówię, obrazki są dobre. Bo tak, kiedyś była taka zasada, że jeżeli się ukradnie do 8 taktów, to można, ale nie jeżeli było. 9. Nie było. Ja nie pamiętam było. Dyskusję z panem Pasentem, z Januszem Bartą, i on mówił, nie z Pasentem, z Teplicem, bo on był szefem takiego stowarzyszenia, którego z tych. I mówi. 3 takty czy 6 taktów. Nie ma nigdzie na świecie, ile można wykorzystać. To będzie rozstrzygał sąd. I teraz mnie się wydaje tak, o ile, co pewne, zapewne Państwo wiecie, utwór podlega ochronie przez sam fakt jego stworzenia, uzewnętrznienia, czyli jeżeli zostanie zaimprowizowane, czy zaśpiewane, czy cokolwiek napisane, to podlega ochronie prawnoautorskiej. I teraz ZAIX w ogromnej części pomaga twórcom, ZAIX i inne Stowarzyszenia Ochrony Praw Autorskich, to znaczy, że w ich imieniu występuje przed sądem, walcząc o ich interesy, głównie majątkowe, mniej jeżeli chodzi o ochronę dóbr osobistych, i robi to najlepiej jak potrafi, prawda? A czy potrafi najlepiej?
Ja nie chcę tu oceniać, to znaczy wszystko zależy, mnie się wydaje tak, potem nie ma alternatywy. To znaczy w tym sensie, że w przypadku masowej eksploatacji cudzych utworów autor nie jest w stanie wikłać się w te procesy, śledzić w jakim zakresie w radiu i telewizji to jest eksploatowane. Ale muszę Państwu powiedzieć, że dla osób zaniepokojonych, że organizacje zbiorowego zarządzania nie działają najlepiej, to trzeba powiedzieć tak, no w gruncie rzeczy sytuacja się polepsza. Jest taka nowa obecnie dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca eksploatacji utworów muzycznych w sieci w jednej stronie, a z drugiej strony zasad funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania. I generalnie rzecz biorąc, istotą tej zmiany jest takie wprowadzenie pełnej przeźroczystości, jawności funkcjonowania tych wszystkich organizacji. Ja sądzę, że ustawa w tym zakresie zostanie uchwalona w tym roku i niewątpliwie ona wzmocni dostęp do informacji twórców. To już jest bardzo dużo. Dzień dobry, Paweł Kolanowski. Mam takie pytanie dotyczące pomysłu, bo sytuacja dotyczy filmu. Producent zaprasza scenarzystę, mówiąc, że ma pomysł na film, no i potrzebuje to zapisać. I na początku sesji wręcza scenarzyście taką umowę, klauzulę, w której scenarzysta ma podpisać, że jeżeli nic nie wyjdzie z tej umowy, to on jakby zachowuje, nie będzie. I on to podpisuje, potem pracuje, wyjdzie, nie wyjdzie. I teraz chciałbym powiedzieć, w związku z tym, że nie chronimy pomysłów, tak? To jest tak powiedziane ogólnie. Tak. No to jaką moc prawną ma tego typu dokument podpisany na samym początku? Ma moc. Znaczy, to jest taka metoda, którą myśmy się nauczyli w Polsce robić od Amerykanów, że w tej sytuacji, że skoro my nie mamy sposobu, możliwości ochrony prawno-autorskiej pomysłu, to jedynym sposobem jest chronienia tego poprzez albo utrzymywanie w tajemnicy, no bo jak jest utrzymywany w tajemnicy, to nic z tym nie można zrobić i to jest możliwość, a teraz i także na podstawie umowy, w drodze odpowiedniego zobowiązania osoby, która się... Tak jest. Bez podpisywania, to obowiązuje. To ustna umowa jest umową, oczywiście. I teraz to jest bardzo często inna sytuacja. Ktoś ma pomysł i chce iść z tym do telewizji i mówi tak, ja się boję, że jak ja przyjdę z tym pomysłem, to oni nie wezmą mnie do jego realizacji, ale za pół roku go puszczą jako swój. A równocześnie prawda jest taka, że ci producenci filmowi i powiedzmy telewizyjni nie chcą tych umów podpisywać. Dlaczego nie chcą? Bo mówią tak, my nie mamy gwarancji przecież, że ten, który przyjdzie z pomysłem, nie da pomysłu, którego my już przecież mamy w swoim sejfie, że on będzie zdublowany. No i z tego punktu widzenia tu istnieje cały system dowodów, asekuracji, jak to robić, ale to funkcjonuje. To znaczy, to jest dodatkowy sposób zabezpieczenia interesu przede wszystkim autora pomysłu przed pasożytnictwem na jego twórczości. Na jego, ja nazywam twórczości, ale twórczości niechronionej prawem autorskim. Zgoda, to jest dobra uwaga, dlatego zawsze lepiej zawrzeć umowę pisemną. Natomiast formalnie rzecz biorąc, taka umowa ustna jest wiążąca i sąd ją będzie oceniał. Jest bardzo możliwe, że z powodu dwóch sprzecznych wersji uzna, że na przykład, że do niej nie doszło. Zwłaszcza, że w przypadku ustnej umowy, jak ona przekracza określoną wartość, są pewne ograniczenia dowodowe na rzecz jej istnienia, prawda? Proszę? No nie wolno, znaczy wolno nagrać, oczywiście pod warunkiem,
że się uprzedzi partnera, z którym się rozmawia. Wtedy nie ma żadnej sprawy. Natomiast oczywiście i z tego, co ja wiem, jeżeli chodzi o te elementy tajemnicy pomysłu, to standardem jest umowa zawarta w formie pisemnej, zwłaszcza, że ona nie wymaga nadmiernych trudności, bo to chodzi tylko o podpis, o dwa podpisy na wspólnie uzgodnionym tekście. Najlepiej może być bez świadków, absolutnie. Najlepiej jak towarzyszy też temu opis tego pomysłu, czego ta umowa dotyczy. Tak, tak, nie ma żadnego potrzeby jakichkolwiek świadków. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytania? Śmiało, jeszcze mamy troszkę czasu. Ja mam krótkie pytanie, bo mówimy o tej nieoznaczalności, prawda, o tym nieprzewidywalności naszych przepisów, tego co wolno czy nie wolno. To oczywiście pytanie, czy jakiekolwiek zmiany prawa w tym zakresie są możliwe, ale czy nie byłoby zasadne wprowadzenie takiego bardziej amerykańskiego systemu większej swobody sędziego albo właśnie wskazania ustawowego, że to sędzia decyduje, a nie taka trochę częściowo fikcja, że mamy regulacje ustawowe, a tak naprawdę to sędzia obserwuje konkretny przykład i na bazie swojego doświadczenia, swoich estetycznych doświadczeń rozstrzyga. Więc ja bym powiedział tak, wbrew pozorom, to znaczy w istocie w Polsce władza sędziego, to znaczy kompetencja do rozstrzygania jest bardzo daleko idąca. W istocie w rękach sędziego jest kształtowanie kierunku rozwoju, granic rozwoju w zakresie prawa, nie tylko prawa autorskiego, w ogóle. I teraz w ogóle to jest, bo takie generalne jest pytanie, jest taka tendencja, zróbmy wreszcie porządne ustawy, to znaczy takie, żeby nie było niepewności co do wyników interpretacji i żeby to była taka gotowe rozstrzygnięcia. Otóż ja bym na to powiedział tak, gdyby tak było, to właściwie i sędziowie byliby niepotrzebni, bo wówczas program komputerowy, by nawet taki niesamouczący, by to rozstrzygał, ale doświadczenia z okresu komuny, gdzie próbowano zrobić perfekcyjne i szczelne przepisy, pokazują, że się nie da. Że w gruncie rzeczy ta swoboda musi być zapewniona dla sędziego i z tego punktu widzenia wzorem piękna, bo skoro mówimy o pięknie i elegancji, jest artykuł 415, kto z winy swojej wyrządził szkodę, obowiązany jest do naprawienia, daje możliwość właśnie najszerszych interpretacji dla sędziego i wykształcenia no właśnie odpowiedniej i zmieniającej się linii orzecznictwa. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby gościowi zadać pytanie? Znaczy ja powiem tak, ja mogę rozpowszechniać utwór swój w dowolny sposób. I teraz, jeżeli ktoś ukradnie z mojej strony, to oczywiście narusza moje prawa autorskie. Ukradnie w tym znaczeniu, że na przykład przejmie, na przykład nie wskaże mojego autorstwa. Albo będzie go eksploatował nie dla użytku osobistego, co mu wolno, tylko zrobi z tego pocztówkę, prawda? Teraz, na ile on może korzystać z YouTube, to ja nie mam pojęcia, ale decyduje o tym umowa, na podstawie której my zamieszczamy materiały na YouTube. Otóż być może, że w tej umowie jest że treścią tej umowy jest to, że ja przenoszę prawo autorskie na rzecz YouTube albo, że udzielam licencji
na rzecz dysponenta YouTube, albo w ogóle, tak jak to jest w tych licencjach w Creative Commons, tych nowych, że udzielam licencji dla każdego, który chce korzystać pod warunkiem poszanowania autorstwa. Jak to jest, szczerze mówiąc, po prostu nie wiem. Ale nie jestem sędzią, ale... Tak, nie. To znaczy, oczywiście w przypadku procesu sędzia pierwsze, co dostanie, to dostanie regulamin, że tak powiem, korzystania z YouTube, który jest na pewno w każdej chwili dostępny dla eksploatującego. To może jeszcze ja zadam pytanie, bo skoro już weszło do tego wątku. Czy te licencje Creative Commons, one się zaczynają w Polsce przyjmować, czy to ciągle jest jeszcze egzotyka? Bo od kilku lat o tym słyszę i ten temat wraca i wraca, że to właśnie zmieni prawa autorskie, że to jest ta forma dostosowana do nowych czasów. Czy to były prawdziwe zapowiedzi, czy to był trochę taki wystrzał na wiwat? Więc ja bym powiedział tak, w sferze produkcji naukowej Creative Commons i cały ruch Open Access jest gigantyczny. To znaczy ja mogę mieć dostęp do właściwie całej literatury, ja prawniczo, bo ja głównie prawniczo czytam, jeszcze przed publikacjami udostępnianą na zasadzie tego Open Access, który stosuje tą umowę Creative Commons. Ich jest kilka wersji. Część z nich pewnie jest problem, czy one są zgodne z prawem, czy też nie. To jest wielka dyskusja, czy w ogóle wprowadzić dopuszczalność zrzekalności praw autorskich, to jest taka najdalej idąca nowa licencja Creative Commons. Rzeczywiście tego jest coraz więcej, ale także w zakresie sztuki. To znaczy twórcy muzyki, obrazów bardzo często dają tą licencję i tą taką maksymalną, czyli tą CC BY, czyli ograniczoną wyłącznie do obowiązku wskazania autorstwa, a poza tym można dowolnie eksploatować utwory. Ale jak Państwo być może wiecie, są jeszcze te inne wersje takie, że mogę wykorzystać, ale nie w celach zarobkowych, albo mogę korzystać, ale bez tworzenia dzieł zależnych. To są różne ich wersje. To jest moim zdaniem przyszłość, ja bym powiedział, dla nowej twórczości, no nie dla wielkiego biznesu autorskiego, ale tak, to jest i dla całej twórczości naukowej. To jest model przyszłościowy. Dziękuję bardzo. Podam mikrofon. Troszkę może komiczne, związane z polską muzyką. Otóż jest taki słynny utwór Ewangelisa, gdzie Kolumb przybywa do Ameryki i jest taka melodia. Dun, dun, dun. To jest przebój światowy, ale przez polska kolęda jest identyczna. Jezu Maluchu. To jest cała baza tego utworu. To obiegło cały świat i to jest jakaś nasza kultura wchodzi w ten obieg i Polska nic. Przecież to jest 2/3 tego utworu. Cały klimat, cała ekspresja, to jest właśnie to. I to zostało niezauważone kompletnie. Wszyscy się upominają, wszyscy o tym mówią. Natomiast jest przecież jota w jot. Można puścić płytę i potem porównać. To jest kompletnie nasza kolenda. I to z melodią hymnu polskiego też można znaleźć podobne utwory. Mnie się wydaje tak. Pamiętajmy o tym, że ochrona prawnoautorska jest bardzo długa, ale i tak jest ograniczona w czasie, mówimy o majątkowych. Ona trwa obecnie 70 lat od śmierci twórcy. Potem można to w zasadzie dowolnie eksploatować, ale oczywiście z punktu widzenia obserwacji zjawiska kulturowego, to powinno być odnotowane i wskazane, bo jest to bardzo ciekawe. Jest to bardzo ciekawe i właśnie to jest uderzające, jak ktoś te dwie rzeczy porówna, że cała idea tego utworu, Ewangelisa, oczywiście światowy przebój, jest po prostu polską kolędą. Jeżeli to jest... To jest rzeczywiście ogromnie ciekawe można, i zapewne to po prostu jest prawdą. Zaśpiewać. No ja słabo śpię, ale mogę to zanudzić. Nie. Bo po prostu to jest tak oczywiste. Nie, ja jestem przekonany, że ma pan rację i jestem przekonany, że jest to materiał na bardzo ciekawą publikację, że tak powiem, która być może zaobserwowałaby, jaka droga jest, tak, że to trafiło tam. Tak. Być może, że to także w innych kręgach kulturowych niezależnie istnieje. No to jest właśnie materiał na świetny esej w każdym razie. Ten utwór jest takim symbolem muzyki filmowej. To jest jeden z przebojów głównych. To znaczy, że są bardzo dobre kolędy. No więc o to mi chodzi. Tak. Polskie kolędy sobie zadajcie na świecie. Oddaję. To w Polsce nie ma nikogo, kto by
Tak, albo przynajmniej, żeby to się pojawiło w obiegu publicznym. Ale to nie ma problemu ochrony polskich interesów, dlatego że to już ta ochrona wygasła majątkowa i każdy może z tego bez ograniczenia korzystać. Czyli to jest kwestia jakby artystyczna wskazania tego faktu. Ale wskazania, opisania, pokazania, bo on jest bardzo ciekawy. Może pokazania też za granicą, jak ta kolęda wędruje, prawda? Tak. Biorę udział w konkursie i w tym momencie podpisuję pełne zrzeczenie się praw do danego utworu, a mogę wcale nie wygrać. Niestety, no to jest problem nierówności kontraktowania. Ja pamiętam, jak Miłosz negocjował umowę i on po prostu mówi tak, ja nie zawieram umowy o przeniesienie prawa. I nikt z nim nie polemizował, bo to... Właśnie, a z nami polemizują. I to jest problem wyboru, prawda? Albo oddajemy swój utwór i ryzyko. I teraz im kto ma słabszą pozycję negocjacyjną, kiedy jest najgorsza sytuacja? Bo ja spotkałem się, to mi koledzy na uniwersytecie mówili z biologii, albo że nawet z filozofią. Mówi tak, zawarłem umowę ze słynnym wydawcą angielskim, przeniosłem prawa, ale on nie chce publikować. I to jest dla twórcy najgorsze. Oddał swoją książkę i jest zablokowany i nic nie może zrobić. Bo tam jest prawo. U nas w Polsce byłby sposób wyjścia z tej matni. W świetle prawa anglosaskiego jest jasna, tam jest o wiele większa swoboda stron w negocjowaniu umowy, ale ta swoboda czasami jest wymierzona przeciwko słabszej stronie umowy, prawda? Która nie może się z tej umowy wyjść. No, pojawiają się też takie sytuacje, których jakby nikt się dotąd nie spodziewał w prawie, ze względu na rozwój technologiczny. Takim przypadkiem jest kwestia rozpowszechniania muzyki, bo dotąd przedstawiano to jako dychotomię twórcy i wielkie koncerny muzyki przeciwko piratom i zwykłym użytkownikom. I jakby na ten spór się nie patrzyło, z której perspektywy, ta słynna sprawa Napstera, różne ludzie mieli zdanie, ale ten spór był dosyć jasny. I co się okazało teraz, że wasalami, jakby wszyscy zostali wasalami wielkich serwisów streamingowych, które wprowadzają nową technologię. Spotify na przykład, albo Tidal. Tak jest. I teraz artyści naprawdę uznani o gigantycznym dorobku oddają swoje utwory tam z tego względu, żeby one funkcjonowały w tym obiegu słuchania muzyki, który teraz jest dominujący, mimo że z ich perspektywy dostają za odtworzenia tej muzyki kompletne grosze z perspektywy ich zarobków wcześniejszych. I to jest jakby gigantyczne koncerny muzyczne i artyści ukorzyli się przed instytucją, która de facto jest triumfatorem tego całego sporu, a konsumenci są relatywnie zadowoleni, mają w miarę tani dostęp do legalnej muzyki w cenie 20 zł miesięcznie, mają całą muzykę świata, jedna płyta kosztuje 50 zł. Prawda? A więc ja muszę powiedzieć, ja jestem wielbicielem Spotify. Ja też. Natomiast jeżeli jest tak, jak pan mówi, to znaczy, że dzieje to się w istocie kosztem indywidualnych twórców, to pytanie jedyną, że tak powiem, możliwością jest tworzenie alternatywnego modelu ekonomicznego dla upowszechnienia swojej muzyki. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudne, dlatego że na to trzeba zrobić gigantyczne inwestycje dla organizacji tego typu serwisu. No i być może, że to jest tak duży problem, ja nie mam jego świadomości, że jest konieczność jakaś interwencja legislacyjna taka, żeby uniemożliwiła tak dalekie oddanie swoich utworów. Nie wiem, nie mam tutaj zdania, ale pewnie, a jeżeli problem jest, to trzeba się nad nim zastanowić. Tak, bo to jest właśnie taka sytuacja, że jakby dla małych artystów to jest sprawa bez znaczenia, bo inaczej też by udostępnili muzykę prawie za darmo. Dla wielkich pewnie jest bez znaczenia, mają pieniądze z koncertów, chociaż i tak koncerny liczą każdy grosz. Natomiast pewnie dla jakichś artystów średniego szczebla jest to bo jak w tym nie będą, to w ogóle nie będą. To w ogóle nie będą, dokładnie tak. No ale to można by było długo dywagować. Czy ktoś jeszcze z państwa ma jakieś pytanie? O, przepraszam bardzo, siedzę bokiem. Proszę, trzeba było mówić. Bardzo przepraszam. Dziękuję. Ja chciałem się zapytać o kwestię tłumaczeń w prawie autorskim. Mówią tłumaczenie albo piękne, albo wierne. I czy tłumaczenie, które, czy tłumaczenia również można rozważać pod kwestię, jeśli chodzi o tą kwestię
czy one polemizują jakoś z oryginałem, bo niektóre tłumaczenia, chociażby powiedzmy wierszy, mogą skupiać się właśnie na tej formie, przy tym tracąc przesłanie samego wiersza, albo na odwrót, skupiać się na przesłaniu, tracąc formę. I też jak jest ochrona samego tłumacza i jego tłumaczenia, jako no, w pewnym sensie osobnego dzieła od oryginału. Mm-hmm. Dziękuję. No to jest pytanie na taką bardzo długą odpowiedź. Znaczy ja bym powiedział tak, po pierwsze są tłumaczenia, które oczywiście nie są utworami, prawda? Czyli ja wiem tłumaczenia aktów urodzenia, no takie, które może robić komputer automatycznie i tak dalej. Ale tłumaczenie literatury, poezji i tak dalej oczywiście jest utworem i jest to twórczość, i to jest twórczość z pewnego względu bardzo niewdzięczna. To znaczy ona jest bardzo często niedoceniana, a nie bierze się pod uwagę, jak wielki wkład twórczy, prawdziwie twórczy, indywidualny jest ze strony tłumacza. To jest, a jest, tak powiem, na drugim, niewidziany bardzo często. Teraz, oczywiście ta twórczość podlega ochronie prawnoautorskiej. I teraz tak, i to jest pytanie o swobodę tłumacza. To znaczy, rozumiem, głównie pana interesuje to, na ile tłumacz może odejść od tego utworu wyjściowego. Mnie się wydaje, że powinien starać się jednak, żeby to nie był utwór, żeby to nie był utwór na tle cudzego tłumaczonego dzieła, ale żeby to było niewierne, bo nie istnieje coś takiego jak wierne tłumaczenie, ale tłumaczenie, które się stara oddać no, podstawowe wartości oryginału. Natomiast jeżeli by to było inne tłumaczenie, takie związane, takie, ale i bardzo osobiste, to uważam, że autor tego tłumaczenia powinien wskazać, że to jest na motywach, na przykładzie wierszu, na jakoś dać taki odpowiedni termin, też żeby nie wprowadzać, bo co jest uważam najgorsze, jak wprowadzam odbiorcę w błąd, z czym się zapoznaje. Jednak jak czytam tłumaczenie, to zakładam, że jest to utwór tłumacza, ale tłumacza, który stara się oddać wiersz, który tłumaczy, czy literaturę, a nie który chce siebie pokazać, prawda, przy okazji nawiązując tylko do wiersza. Tak myślę, ale prawnie to jest nieuregulowane i wyobrażam sobie, że gdybyśmy mieli z tego typu problemem, ze sporem pomiędzy autorem wiersza a tłumaczem, prawda? On tego nie sprawdził, doszło do rozpowszechnienia i mówi, to nie jest moje dzieło. To fałszywie jest oznaczone, że to jest tłumaczenie. To pewnie twórca by wygrał w tym sensie, że musiało być inaczej oznaczone, na czym polegała rola tłumacza. Tak sądzę. Czy to mniej więcej odpowiada, o co panu chodziło? Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Jeszcze jakieś pytania? No to w takim razie bardzo dziękuję bardzo panu profesorowi. Bardzo dziękuję. Thank you.